Do czego służą kolce? No, pytam, do czego służą kolce? Mały książę, jeśli już raz zadał pytanie, to nie ustępował. Odpowiedziałem mu byle co, że kolce nie służą do niczego. To czysta złośliwość kwiatów. O! Po chwili milczenia odezwał się znowu, nieco urażony. A ja ci nie wierzę, nie wierzę ci. Kwiaty są słabe, są naiwne. Dodają sobie ducha jak mogą. Im się wydaje, że są groźne ze swoimi kolcami. Nie odpowiedziałem. Myślałem w tej chwili o tym, że jak śruba będzie mi się nadal opierać, to wbiję ją w młotkiem. A czy uważasz, że kwiaty... Ależ nie! Nie! Ja nic nie uważam. Odpowiedziałem ci byle co, bo ja teraz zajmuję się poważnymi sprawami. Bardzo poważnymi sprawami. Poważnymi sprawami? Popatrzył na moje ręce upaprane smarem, jak pochylam się z młotkiem nad czymś, co jemu się wydawało bardzo brzydkie. Mówisz jak dorośli. Trochę się zawstydziłem, a on brnął bezlitośnie. Wszystko ci się pokręciło. Był naprawdę zagniewany, aż potrząsał swoją złocistą czuprynką. Znam planetę, którą zamieszkiwał jegomość czerwony jak pomidor. On nigdy nie powąchał kwiatu, nigdy nie spojrzał w gwiazdy, nigdy nikogo nie kochał. Nic. Tylko wciąż dodawał liczby i cały dzień powtarzał, że jest człowiekiem poważnym, tak jak ty. Mały książę aż pobladł ze złości. Przecież od milionów lat kwiaty wytwarzają kolce i od milionów lat baranki zjadają kwiaty. Kolce nie służą do niczego? A próbować zrozumieć, po co kwiaty zadają sobie tyle trudu, by wytworzyć kolce, to nie jest poważna sprawa? Czy wojna między barankami a kwiatami nie jest czymś ważnym, bardzo ważnym? Ja znam jedną różę, jedyną różę. Ona rośnie tylko na mojej planecie, nigdzie indziej. A baranek może ją pewnego ranka zniszczyć. Ot tak sobie. Nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Czy to nie jest ważne? Gdzieś tam jest moja róża. Ale rzeczywiście, jeżeli baranek ją zje, to będzie tak, jakby nagle zgasły wszystkie gwiazdy. I to ma być nieważne. Nie mógł nic więcej powiedzieć, bo zaczął szlochać. Odłożyłem moje narzędzia. Co mi tam mój młotek, moja śruba? Co mi tam moje pragnienie, a nawet moja śmierć? Na mojej planecie Ziemi trzeba było utulić małego księcia. Objąłem go, kołysałem go w ramionach. Gdzieś tam jest moja róża, szeptał przez łzy. Kraina łez jest taka tajemnicza. Wkrótce miałem bliżej poznać tę jego różę.